Dzień dobry, to starcie mocarstw. Wracamy po świąteczno-noworocznej przerwie. Jacek Bartosiak ze Strategy in Future i Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji analizują dla Państwa najważniejsze wydarzenia międzynarodowe. Dzisiaj nieco nietypowo. O czym powiemy, Jacku? O cywilizacji, o wysiłku modernizacyjnym. Co to ma wspólnego z traktatem niemiecko, no, przejęzyczenie, ale znaczące, między Unią Europejską a Chinami. O co chodzi z Nawalnym? Czy to dobre dla Rzeczpospolitej? I no, generalnie o naszym miejscu, o naszej strefie zgniotu, Bartłomieju. Dokładnie tak. Oprócz tego ta rozmowa tak się potoczyła, że doprowadziła nas do rozważań o tym, w jakim stanie historycznym i cywilizacyjnym jest Zachód, w jakim jego rywale, jakie są w ogóle warunki rozwoju cywilizacyjnego i czy postęp techniczny może istnieć bez podstaw w postaci humanistyki, ogólnej kultury, ładu społecznego, a jeśli nie, to jakie one muszą być i całego szeregu powiązanych zagadnień, w tym polskiego fatum peryferyjności od setek lat nas męczącego i jak z niego wyjść oraz jak próbowała z niego wyjść Rosja. Zupełnie niespodziewany przebieg rozmowy, ale myślę, że ubogacający dla nas, mam nadzieję, że również dla Państwa. Zapraszamy. Zapraszamy.